Witajcie kochani, kolejna Energy Boost Środa. Wita Was Marzena Śmigielska. Serdecznie dziękuję za wszystkie komentarze. Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek usłyszeć zdanie, które poruszyło Cię do głębi, zmieniło Twoje życie? Dla mnie takim zdaniem było: podświadomość jest jak kelner, przyniesie Ci wszystko, co tylko zamówisz. I zaczęło się. Zrozumiałem, że tak naprawdę to, co myślę, jak myślę i o czym myślę, staje się moją rzeczywistością. Zresztą zawsze, jakkolwiek pamiętam, gdy jechałam na jakiekolwiek szkolenie, to starałam się wynieść z niego choćby jedno zdanie, jedno jedyne, które ma moc potrząśnięcia mną i sprowokowania do działania. Słowa mają ogromną moc, mogą wywoływać wojny i kończyć ogromne spory. Potrafią wylać wiadro pomyj i utulić głębią czułości. Czy słowa, które wypowiadasz, aby opisać jakąś sytuację, powodują Twoje emocje i uczucia? Czy wypowiadasz je świadomie, czy wyraża je raczej Twoja podświadomość? Wyobraź sobie hipotetyczną sytuację. Zdenerwowana jedziesz na rozmowę w sprawie pracy i wjeżdżasz komuś w tył samochodu, który jedzie przed Tobą. Jakie emocje Tobą targają? Jesteś poruszona, zła, a może wściekła? Czy wiesz, że samo tylko wypowiedzenie zdania "jestem poruszona tym, co się stało" powoduje, że odbierasz to doświadczenie z zupełnie innym natężeniem? Intensywność uczuć jest dużo mniejsza niż wtedy, gdybyś powiedziała "jestem wściekła". To pewnie dlatego są ludzie, którzy w momencie silnych emocji wolą nic nie mówić, niż powiedzieć o jedno słowo za dużo, które mocno zrani, a nie da się go niestety cofnąć. To dlatego niektórzy rodzice wściekli na swoje dzieci, aby obniżyć swój poziom emocji, rozmawiają z nimi dopiero na drugi dzień. Jestem przekonana, że używają wtedy zupełnie innych słów do opisu tego, co czują, niż te, które wypowiedzieliby pod wpływem silnego wzburzenia. Chciałabym Ci dzisiaj zaproponować, abyś wypisał negatywne słowa, których używasz najczęściej, i zamienił je na takie, które niosą mniejszy ładunek emocjonalny i przełamują negatywne wzorce. Już Wam kiedyś mówiłam, że ja nadużywałam słowa masakra, kiedy byłam w stanie zburzenia, ale zauważyłam, że coraz więcej takich masakrycznych sytuacji mnie spotykało. Zamieniłam je więc i okazało się, że gdy użyłam innego słowa do opisu swojego doświadczenia, nadałam mu zupełnie nowego znaczenia. Jak mówi Tony Robbins, to tak, jakbyś wciskał inny guzik w swoim ciele i ten guzik powoduje inne odczucia emocjonalne. Nazwał to on słownikiem transformacji. Wystarczy, byś zmienił dotychczas używane słowa do opisu przykrej sytuacji, a natychmiast zmieni się Twój sposób myślenia, stan emocjonalny i całe Twoje życie. Takie proste, a jednak nie mamy tego świadomości. Dlaczego? Ponieważ większość z nas używa wyuczonego języka, którego słyszeliśmy w domu, a potem w dorosłym życiu. Czy wiesz, że słów do opisu stanu emocjonalnego jest ponad 150, a większość ludzi, jak pokazują moje szkolenia, doświadcza i umie nazwać jedynie około 12 z nich? Czy wiesz, że według badań ludzie o ubogim słownictwie prowadzą ubogie życie? Znasz kogoś, kto jest mega szczęśliwy i pełen radości? Posłuchaj, jakich słów używa w codziennym życiu, przejmij od niego, a dzięki temu przejmiesz jego szczęśliwe wzorce emocjonalne. Zatem do dzieła. Już dziś zamień wszystkie swoje słowa, które Cię nie wspierają, na słowa mocy. To fajna zabawa. Uwierz mi, choć zmiana dokonuje się tak długo, jak długo zmienia się stary nawyk, czyli około 3 tygodni. Podziel proszę się w komentarzu, jakie słowa zmieniłeś w swoim języku. Ja za dzisiaj serdecznie Ci dziękuję i do zobaczenia w najbliższą środę.